Emeryci i renciści mają możliwość zarobić bez żadnych konsekwencji do 3732 zł i 10 groszy brutto. Limity zmieniają się co kwartał. Albowiem zawsze kierujemy się tą najniższą pensją, która jest w Polsce ogłaszana. To oczywiście obowiązuje do września. We wrześniu warto zobaczyć, jak się kształtują kolejne limity. Warto obserwować, jak zmieniają się limity kwot, które można dorobić będąc na świadczeniu przedemerytalnym, aby podczas rozliczania z ZUS na koniec roku nie ponosić żadnych kosztów z powodu ich przekroczenia. Przypomnę, że jeżeli przekroczymy 120% tej średniej pensji, wtedy nasza emerytura może być zawieszona. Jeżeli tylko niewiele przekroczymy w ten wskaźnik, ZUS może zmniejszyć to świadczenie. Dlatego warto na bieżąco monitorować sytuację i odpowiednio wcześniej zgłosić zmiany w zarobkach w ZUS-ie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl.